Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie rozpoczynamy nowy cykl wykładów dotyczących życia chrześcijańskiego ujętego w 11 pergaminów. W dniu dzisiejszym pergamin pierwszy. Powitam ten dzień z miłością sercu. To jest właśnie największa tajemnica sukcesu we wszystkich przedsięwzięciach. Siła fizyczna potrafi rozbić tarczę, a nawet zniszczyć życie, ale tylko niewidzialna potęga miłości może otworzyć serce człowieka i dopóki nie opanuję tej sztuki, będę tylko zwykłym człowiekiem. Miłość uczynię moją najpotężniejszą bronią i nikt, do kogo się zwrócę, nie będzie mógł oprzeć się jej sile. Ludzie mogą nie zgadzać się z moim rozumowaniem, mogą nie wierzyć moim słowom, mogą nie aprobować mojego sposobu ubierania się, może nie podobać się i moja twarz, a nawet mogą żywić podejrzenia co do moich okazyjnych ofert, a jednak moja miłość zmiękczy ich serce, tak jak promienie słońca potrafią rozgrzać nawet zamarzniętą ziemię. Powitam ten dzień z miłością w sercu. Jak to uczynię? Odtąd będę spoglądać na wszystko z miłością i narodzę się na nowo. Będę kochać słońce, gdyż ogrzewa moje ciało, ale będę też miłował deszcz, bo oczyszcza moją duszę. Będę kochać światło, albowiem wskazuje mi drogę, ale umiłuję także ciemność, ponieważ pokazuje mi gwiazdy. Powitam szczęście, dzięki któremu staję się bardziej wielkoduszny, ale będę także znosić smutek, który odsłania prawdę mojej duszy. Przyjmę z wdzięcznością nagrodę, która jest zapłatą dla mnie, ale przyjmę również przeciwności losu, ponieważ są dla mnie wyzwaniem. Powitam ten dzień z miłością w sercu. Jak będę przemawiać? Wychwalać będę moich wrogów, a zamienią się w moich przyjaciół. Dodam otuchy moim przyjaciołom, a staną się moimi braćmi. Zawsze będę szukać powodów do pochwał i nigdy nie zniżę się do tego, by rozsiewać plotki. Kiedy poczuję pokusę krytykowania, ugryzę się w język. Kiedy zaś poczuję chęć mówienia pochwał, rozgłoszę je całemu światu. Czyż nie jest tak, że ptaki, wiatr, morze i cała natura śpiewają pieśń pochwalną swojemu Stwórcy? Czyżbym i ja nie mógł przemawiać w ten sam sposób do Jego synów? Odtąd będę pamiętał tę tajemnicę, która zmieni moje życie. Powitam ten dzień z miłością w sercu. Jak będę postępować? Będę miłował wszystkich ludzi, ponieważ każdy człowiek ma zalety godne podziwu, choć czasami są one ukryte. Zburzę mur podejrzeń i nienawiści, który ludzie wznieśli wokół swoich serc, a zamiast niego zbuduję mosty, po których moja miłość wkroczy do ich duszy. Będę miłował tych, którzy są ambitni, albowiem mogą natchnąć mnie do działania. Będę miłował szczęśliwców, bo mogą mnie oświecić. Będę miłował królów, bo są tylko ludźmi. Będę miłował pokornych, gdyż są wspaniali. Będę miłował bogatych, albowiem cierpią z powodu samotności. Umiłuję biedaków, gdyż jest ich tak wielu. Będę miłował młodych za ich niezłomną wiarę i starców z powodu mądrości, którą dzielą się z innymi. Będę miłował pięknych za ich smutne oczy. Będę miłował brzydkich za ich dusze pełne pokoju.
Powitam ten dzień z miłością w sercu. A jak będę reagować na zachowanie się innych? Z miłością. Ponieważ miłość jest nie tylko środkiem, dzięki któremu otworzę ludzkie serce, ale jest także tarczą, która ochroni mnie przed strzałami nienawiści i włóczniami gniewu. Wszystkie przeciwności losu i zniechęcenia będą wściekle uderzać w moją nową tarczę, aż staną się delikatne niczym krople deszczu. Moja tarcza posłuży mi pomocą w mojej pracy. Podtrzyma mnie na duchu, gdy będę sam. Doda otuchy w chwili przygnębienia, ale również w ciszy w momentach radosnego uniesienia. W miarę używania wzmocni się i będzie mnie chronić coraz lepiej, aż pewnego dnia odrzucę ją i niczym nieskrępowany pójdę między ludzi, a kiedy to uczynię, moje imię zostanie umieszczone wysoko na piramidzie życia. Powitam ten dzień z miłością w sercu. Jak stawię czoło ludziom, z którymi się spotkać? Tylko w jednym sposób. W milczeniu w głębi mojej duszy zwrócę się do tej osoby i powiem jej: kocham cię. Słowa te, choć przekazane w milczeniu, będą promieniowały z moich oczu. Rozpogodzą moją twarz, uśmiechem rozjaśnią usta, odbiją się echem w mym głosie, a wtedy serce tej osoby się otworzy. Któż odmówi mi skorzystania z moich ofert, kiedy sercem odczuje moją miłość? Powitam ten dzień z miłością w sercu. Przede wszystkim zaś będę miłował siebie samego, ponieważ wówczas będę strzegł zazdrośnie wszystkiego, co przenika do mojego ciała, rozumu, duszy i serca. Nigdy więc nie będę ulegał rządzom ciała, które postaram się raczej zachować czystość i umiar. Nigdy nie pozwolę, by zło i rozpacz zawładnęły mym umysłem. Raczej będę go pobudzać do działania wiedzą i mądrością dawnych wieków. Nigdy nie pozwolę, by moja dusza stała się wobec siebie samej pobłażliwa i ulegała samozadowoleniu. I dlatego będę ją karmić medytacją i modlitwą. Nigdy nie pozwolę, by do mego serca wkradła się małoduszność lub zgorzknienie. Raczej podzielę się nim, a wtedy stanie się ono naprawdę wielkie i ogrzeje ziemię. Powitam ten dzień z miłością sercu. Odtąd będę miłował całą ludzkość. Od tej chwili moją duszę opuściła wszelka nienawiść. Ponieważ nie mam czasu, by nienawidzieć. Mam czas tylko, by kochać. Od tej chwili robię pierwszy niezbędny krok na drodze do przemiany w prawdziwego człowieka. Dzięki miłości zwiększę swoją efektywność o 100% i stanę się ekspertem w mojej pracy. Nawet jeśli bym nie miał innych zalet, mogę osiągnąć sukces dzięki miłości. Bez niej zaś doznam porażki, choćbym posiadał wiedzę i zdolności całego świata. Powitam ten dzień z miłością i osiągnę sukces. Dziękuję.